Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek zacnej gry o recyklingu, Recycling Center Simulator. No i proszę Państwa, sprawdźmy jedną rzecz, ponieważ tam czytałem komentarze. Ja nie zwróciłem uwagi, na pracownika sortującego, bo wy tam wykazaliście, tam jeden z widzów wykazał, że można podmienić tego pracownika, bo rzeczywiście tutaj ten jest taki trzygwiazdkowy, ten jest jednogwiazdkowy. Tego zatrudnię, tego zwolnię. Jak koszt zwolnienia? To odprawem mu kuźwa? A idź. Natomiast tutaj jeszcze zbieracza śmieci nie mam. Natomiast mamy Shona, tak? Mamy Shona. Także dzięki za podpowiedź i zwrócenie uwagi. Natomiast my lecimy, słuchajcie, dalej, ponieważ my możemy sobie coś tutaj zrobić, tylko chciałbym zobaczyć w pierwszej kolejności, czy mam jakieś tu, plastiki. Mam tylko 33, a oni by chcieli 54, to no nie mam. Natomiast tutaj trociny, ci by chcieli 30, ale czy ja wiem? No dobra, no na razie. No dobrze, weźmy to. Oczywiście 600 chcę. 600 to uczciwa cena. 550. O kurde, patrz, jaki uparty. No. Dobra, przyjmij. I tym sposobem wbiliśmy poziom 6, pojemnik na recykling, maszyny poziomu 2, proszę Państwa. Łom! Dobra, mamy 2456. W porządku. Sklep. Maszyny. I teraz zobaczmy. Czy my mamy już wszystkie? Tak, mamy wszystkie. Natomiast tutaj mamy maszyna do prasowania papieru za 2200. Wow. Tutaj mamy maszynę do wytapiania plastiku za 2300. Maszyna do prasowania drewna. Elegancko. Słuchajcie, a to nie jest tak przypadkiem. Mogę się oczywiście mylić, to już tam was podpytam. Że warto byłoby się sprofilować na konkretny surowiec i z niego przykładowo pod ten surowiec przykładowo nabywać maszyny, a następnie dokupywać poszczególne kolejne tam rzeczy, wiadomo, nie? Żeby można było coś z tego produkować, czyli przykładowo z plastiku, a resztę po prostu wyciepać, nie? Albo nawet nie wyciepać, tylko no, przetworzyć, tak? Przetworzyć, zmielić tam na pyłek i inne rzeczy i wyprzedawać na tych kontraktach, no bo to może by się bardziej opłacało. O kurde, ile tego? 41 kilo. Dobra, zaakceptujmy to, bo to było wynegocjowane. Tutaj jest paper. Targuj się. No ale dlaczego ja? Ja bym jeszcze za plastikiem poszedł. Tu 35 kilo. No dobra, ja bym chciał za 50, synu. 75. No to 55. Ładnie opuścił, ale 70 jest lepsze. No to powiedzmy 60. O, 69, dobra, idę na to. 69, tak, proszę. Co tam jeszcze z plastikiem byłoby? Nie wiadomo. Natomiast tutaj 45 kilo, potargujmy się, bo tak to nie może być. 70, poniżej 100 zjeżdżaj. O, no i proszę bardzo. 80. No i gitara. Jesteśmy zadowoleni. No dobrze, ciśniemy w takim razie. Tutaj mamy tego nowego pracownika, wygląda dokładnie tak samo jak ten stary.
I w porządku. No ja tutaj mam 3 zlecenia, tak? Aha, jeszcze zaraz, moment. Jeszcze łom. $2,232 mam na koncie. Łom pewnie będzie kosztował ohoho, jeszcze trochę. A nie, też 300. Dobra, proszę. Robot magazynowy. No to tak, ja bym chciał to wejść. Pewnie jak dosolą tutaj opłaty, to się zdziwię. Ale zobaczymy. Łom nabyty, proszę państwa. Lecimy. Liczę na to, że będzie coś ciekawego, gdzie będzie można dokonać włamów i tego typu rzeczy. Ale zanim to nastąpi, otwórzmy drzwi. Czy tu jest... No nie wiadomo, czy tu jest coś możliwego do włamania. Ale spodobało mi się opróżnienie kasy fiskalnej poprzednim razem, więc... Liczę na to, że coś tutaj się uda w dzisiejszym odcinku, znaczy w tym odcinku, znaleźć. Tymczasem znaleźliśmy skrzynię, do tego łom raczej jest potrzebny. O! Przytrzymaj i wypełnij pasek, a następnie puść, gdy trafisz w zielony obszar. Kontynuuj, aż wszystkie płytki będą zielone. Dobra, spróbujmy. Uziwa, ty. To nie jest takie proste. To za szybko leci. O, udało mi się. Sztabka złota! A co ja mam z tym niby zrobić? Aha. Szczerze powiedziawszy, to cena za taką sztabę trochę nieadekwatna jest. Jakby to 1700 było, to dobrze, to już bym był zadowolony, aczkolwiek to też byłaby cena nieadekwatna. No ale dobra, no niech tak będzie. Słuchajcie, pierwszy raz użyliśmy łomu, więc spoko. Patrz, trafiłem ty. Pierwszy raz użyliśmy łomu. O, co to dzisiaj, jakiś dzień farta? Czy o co chodzi? Więc jest dobrze, jest dobrze. Dobra, wora sobie tutaj też wyrzucę. No niemożliwe. Pabelu z centrowanym okiem, kuźwa, trafia raz za razem normalnie, jakbym, nie wiem co. Bym się czegoś najadł. O. Nie no, tak nie można trafiać za każdym razem. No ale nie chcę być inaczej. Ha, ty synu mój. Bije rekordy normalnie. Dobrze, to wyzbieramy, to wyzbieramy. Tutaj jeszcze jest ten baniak. O, no i w końcu nie trafiłem, no. Bo ileż można. O, i widzisz, no i teraz będzie seria nietrafień. Czy to już będzie tyle? Nie, jeszcze nie. Jeszcze coś tutaj jest. Krzesełko widzę. Hopsa. Dobra, jeszcze coś plastikowego. Przyjrzyjmy się dobrze. O. I to już chyba będzie tyle. Bardzo ładnie. Poziom reputacji troszeczkę urósł. Sorki, lecimy dalej. I teraz tutaj zobaczmy. Tu mamy jakieś coś. O, tu się chyba będzie można włamać. Kasa też jest, elegancko. Dobra. Lećmy po kolei. I postarajmy się nie przegapić niczego. To, to sobie gdzieś tam wyciepię. Później to wezmę i ogarnę. Zauważyliście, że nie wszystkie śmieci się podświetlają? Aha, ta kasa, no dobrze, no kasa jest, ale nic mi po niej. Tutaj sporo tych śmietków jest. To tam bliżej drzwi.
Aha. Taki duży śmieć i do wora wpadł, nie? Siedemnasta, osiemnasta praktycznie czasu gry, więc trochę tam już świerszczyki zaczynają świerszczyć. Kurwa, namyślał się. Namyślił się i wymyślił. Dobra, tutaj już wszystko. A, czyli tu się nie włamujemy, tak? Czyli tam nie trzeba było łomu używać. Ale pierwszy raz w tym, w toalecie się trafia. O, a tu już trzeba, ale wytrych. Elegancko. O, i skrzynia, i łomek teraz. Kurwa. No widzicie, to tak szybko leci ten pasek. O, udało się. Co tu jest? Kolejna sztaba. Dobra. To to byśmy mieli. Czy coś tu gdzieś jeszcze jakieś drzwi? Sprawdźmy. Och, panie kierownik. Panie kierownik, coś się śni, bo zaczęła piszczeć. Okazuje się, proszę państwa, taka ciekawostka, bo tutaj czytałem informacje odnośnie... Znaczy, czytałem informacje z zakresu kynologicznego i okazuje się, że jak piesek tak sobie właśnie piszczy w trakcie snu, nie? I czy tam macha łapkami i tak dalej, to nie należy go budzić. Ja zawsze budziłem, bo myślałem, że ma koszmar. Że się jakiś koszmar śni. A to się, słuchajcie, okazuje podobno, bo to wiadomo, pewności nie ma, no ale skoro się towarzystwo kynologiczne wypowiada, no to chyba coś wiedzą, nie? Chyba. Okazuje się, że po prostu piesek jest wtedy szczęśliwy, bo przeżywa jeszcze raz jakieś super fajne chwile i dlatego taka jest jego reakcja i nie należy pieska budzić, bo przerywamy mu jeszcze raz przeżywanie tych chwil. Ile w tym prawdy? Ja nie wiem. Ja nie wiem, co się mojej Majuni tutaj śni, co ona przeżywa, gdzie ona biega. Nie wiem, może zabawy z panią i panem przeżywa? Szczęśliwe? Czy głaskanko? Czy może udane polowanie na moją kolację? Takie rzeczy. O, pamiętajcie, że panie kierownik oficjalnie jest psem łowczym. Więc coś tam potrafi. A że ona wyspecjalizowała się w tropieniu naszych posiłków, no to chyba też można zaliczyć, nie? Takie rzeczy. My tymczasem, słuchajcie, kontynuujemy opróżnianie kolejnej lokacji. Także takie chocki-chloski. Tutaj mamy tak więcej z tego, co widzę, papieru. Tam sobie dorzucę, później to zgarniemy. Albo jeszcze lepiej otwórzmy te drzwi i tu będzie prościej. Hopsa. O, prosto do wozu. Wora też mogę już tam ciepnąć. I sprawdzamy dalej. O, to sporo tych rzeczy tutaj jest. Później. Najpierw te maleństwa. Maleństwa, które się zmieszczą. O. I teraz coś mogę ze sobą zabrać. Bardzo dobrze. Teraz te większe. Zaraz będzie wypadało chyba z tego samochodu. No właśnie, ciekawe, czy może wypaść z wozu, kiedy się
tam z Turla, powiedzmy, czy jak już tam trafi, to już tam zostaje na wieki wieków, póki tam my, czy pracownik, nie wyciągniemy tego. Dobra, tutaj są jakieś większe śmieci, natomiast kasy nie ma, ani nic, co by można było tutaj łomem podrektować. Hopsa. Ja jeszcze się przejdę, zobaczę, co by niczego nie przeoczyć, aczkolwiek to i tak po zapakowaniu tego do samochodu to będę widział, czy coś jeszcze, nie? Coś jeszcze, ale pytanie, o właśnie. Tutaj jest gazeta. I to jest wszystko. No dobrze. Możemy wracać do fabryki. I teraz sprawdźmy, jak ten nasz pracownik tutaj będzie to ogarniał, bo on ma chyba te trzy gwiazdki w przetwarzaniu śmieci, a nie w jakichś innych tam. To jest metal. To jest papier. Ile tam jest? Aha, kilogram. A wiecie co? Słuchajcie, bo wy tam prosiliście, żeby sprawdzić, czy jeżeli bym podstawił maszynę, przykładowo. Nie maszynę, paletę. Pod maszynę. To czy to się będzie układało automatycznie? No to sprawdźmy to. O, jest takie coś, stoi. I w takim razie mogę tutaj zrobić 13 takich paczek. I zobaczmy, co z tego wyjdzie. No nie, niestety. A szkoda, bo myślałem, że to może będzie jak w Beer Factory. Ja sobie już ręcznie, tak na, ręcznie, kurwa, wszystko ręcznie robię. Na piechotę to tak sobie wezmę i to poprzekładam. Ktoś tam też z Państwa napisał, że raczej nie wróży mi tutaj długotrwałej gry z uwagi na brak mojej cierpliwości. Ponieważ tu za każdym razem, znaczy przez całą grę robi się rzekomo to samo. Szczerze powiedziawszy, jest w tym trochę prawdy, ale no ja postaram się, jeśli Państwo będziecie zainteresowani, no to postaram się jednak trochę pograć, nie? Chyba że rzeczywiście już będę tak zmulony, że już mi się nie będzie chciało i Państwo będziecie też znudzeni, no to wtedy, no wiadomo, zmiana klimatów. Synu, ja szybciej pracuję niż kuźwa ty, wiesz? Powiem ci tak szczerze, tak między nami, bananami. To, że ja ci pomagam... Oj, tam nie sięgnę. Weź tam sobie tu. To jeszcze o niczym nie świadczy, zdzichu. Dobra, Zdzisek, posortuj, bo 5 sekund prędkość sortowania. Proszę, bierzesz i tak za dużo pieniędzy, więc proszę pokazać, jak ty to szybko, pięknie robisz. No i gitara. Powiem ci szczerze, zaimponiłeś mi teraz. Drewno 9 kg, papier 27, plastik 66, posortowane pudełko z recyklingiem, szkło 8, to mało. I metal 19, to też mało. No ale dobrze, tutaj troszeczkę mam tego metalu. Tam jeszcze jakiś plastik, tutaj jakieś jeszcze pierdolety. Nie wiem, czy tego plastiku się pozbywać, wiecie? Bo jeżeli ja będę chciał coś z tego robić, to prawdopodobnie mi się to przyda.
Aha, ale jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Ponieważ ktoś tam z Państwa pisał, wysnuł teorię właściwie, że tutaj na tym polu magazynowym rzekomo też by można było maszynę postawić. No i chciałbym to sprawdzić. I sprawdzę to na przykładzie maszyny do metalu. Tylko zrobię tutaj w miarę jakiś tam porządek, aby dla tej maszyny zrobić miejsce. Można byłoby też się rozbudować. Jeżeli okaże się, że tutaj nie da się maszyny postawić, to raczej nie będzie innego wyjścia, jak tylko właśnie rozbudować tę naszą posesję. Znaczy część tutaj, nie? No dobrze, fajne jest to, że mogę podjechać i nie wjeżdżać tak bezpośrednio, tylko wystarczy, że się zielone światełko zapali i już tam lewy przycisk myszy i heja do przodu. To mi się podoba. Czy mogę oddać paletę? O, mogę, no to fajnie. Dobra, zobaczmy, co można, oprócz oczywiście plastiku, co można sprzedać. Kontrakty. Papier. Oczekiwane. No w magazynie mam 3, więc tutaj nie poszaleję. Plastiku nie ruszam. Tu mam niby 30 tych wiórów, ale to jest za mało. Szkło mam 29, oni chcą 48. No i metal mam 28, oni chcą 30, więc ciut za mało. Mógłbym przetworzyć to, co tam mam. Ale wydaje mi się, że na razie to jeszcze się powstrzymam. Ja idę spać, a z wami się żegnam. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.